Hej, witam Was serdecznie na portalu VideoTestu.pl, mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się porównaniem. Porównamy trzy smartfony, będzie to Xperia E5, Kruger Mats Life 4 oraz Alcatel Shine. Wszystkie te smartfony posiadają bardzo podobne podzespoły, różnią się niuansami. Stworzymy sobie mały pojedynek, no i zobaczymy kto wygra. Zapraszam na test. Zaczynam od wyglądu, tutaj rzecz jasna, jest najwięcej różnic. Jak wiecie, wygląd to rzecz czysto subiektywna, każdemu podoba się co innego, jednak materiały wykorzystane oraz panująca moda pozwolą mi na pewno przydzielić jakieś tam punkty. Z tych trzech smartfonów wydaje mi się, że najlepiej wykonany jest Alcatel, to jemu przyznajmy pierwszy i drugi punkt. Front i tył smartfona może się podobać, do tego szlifowane krawędzie metalowej ramki okalającej urządzenie i szkło 2,5 D robią robotę. Zdecydowanie najładniejszy i najlepiej wykonany smartfon z tej trójki. Punkt również przyznaje Life 4 za aluminiowy tył oraz iPhone'owy kolor Rose Gold, który jest naprawdę ładny. W smartfonie również zastosowano szkło 2.5D. Najgorzej wypada tutaj Xperia, ponieważ jej plastikowy medalniczkowy korpus absolutnie nie robi już w dzisiejszych czasach na nikim wrażenia. Ważny jest również front smartfona w postaci ekspozycji wyświetlacza i zagospodarowania miejsca, tutaj najgorzej wypada Live 4, ponieważ posiada aż dwie ramki od obudowy i samego wyświetlacza. Bardzo źle to wygląda. Xperii przyznałbym punkt, gdyby nie biały pas na dole urządzenia, na którym zupełnie nic się nie dzieje. Tutaj znowu punkt już trzeci dostaje Alcatel za dobre rozmieszczenie ekranu i przeniesienie klawiszy funkcyjnych na sam dół. Smartfony posiadają niemalże taką samą specyfikację. Przede wszystkim mają takie same słabe procesory MediaTek mt 6737 Jest to czterorodzeniowa jednostka o taktowaniu 1,3 GHz. Różnica jest w pamięci RAM. Life 4 posiada 3 GB, Alcatel posiada 2 GB, a Xperia E5 posiada 1,5 GB. Czy jednak te 512, 512 MB RAM robi różnicę? Postanowiłem przetestować smartfony w benchmarku Antutu. Tutaj wynik e, nieco mnie zaskoczył, ponieważ Live 4 i Xperia E5 osiągnęły niemalże taki sam e, wynik. Sporo odstaje tutaj Alcatel i traci w tym starciu punkty. Co z wyświetlaczami? Wszystkie trzy smartfony posiadają ekran o przekątnej 5 cali. Krygoryn Mats oraz Alcatel posiadają ekrany IPS-owe. Xperia E5 niestety tylko zwykły ekran TFT. Trzeba obiektywnie spojrzeć, że kolory najlepiej wyświetla Life 4 oraz Shine są bardzo żywe, dobrze odzwierciedlają rzeczywistość. Gorzej ponownie wypada Xperia, choć najlepiej pokazuje czerń. Do testów dostałem wersję Krzyklem Mats, która ma 3GB pamięci RAM oraz 32GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jako, że ceny smartfonów są podobne, nie mamy tutaj porównania. Xperia, jak i Shine posiadają tylko 16GB wbudowanej pamięci i pamięć RAM, o której wspomniałem wcześniej, więc tutaj punkty przyznaje Kroger Mats. Największą baterię posiada Alcatel, bo aż 2460 460 mAh, następnie Life 4 z 2350 350 mAh i Xperia E5 z wynikiem 2300 300 mAh. Powiedzmy sobie szczerze, parametry są bardzo podobne, jednak trzeba rozstrzygnąć i przyznać punkty. Tutaj zdecydowanym zwycięzcą jest Xperia, mimo że posiada teoretycznie najmniejszą baterię, Przyczyną jest również dobrze zoptymalizowany system oraz szereg funkcji przedłużających żywotność tej baterii. Xperia wygrała z konkurencją prawie o jeden dzień. Przejdźmy może do aparatów. Test wydaje mi się dość obiektywny. Na statywie umieściłem trzy smartfony. Wykonałem zdjęcia w trybie automatycznym. Zapraszam do ankiety tutaj u góry, które zdjęcia Waszym zdaniem wypadły najlepiej. Moim zdaniem najlepiej wypadł Alcatel. Na drugim miejscu jest Krogan Mac i na końcu Xperia E5, dlatego punkt wędruje do Alcatela. Jeżeli chodzi o dźwięk, trudno tutaj jedno, jednoznacznie wyłonić zwycięzcę. Najgłośniej gra Alcatel, co nie znaczy, że najlepiej. Punkt przyznaje Xperi. Pod tym względem najgorzej wypada Kruger N. Mats. W przypadku systemu przyznam dwa punkty. Pierwszy przyznaję za to, że system jest aktualny. Wszystkie trzy smartfony posiadają Androida 6 w wersji Marshmallow, ale tylko jeden, to znaczy Alcatel, posiada poziom zabezpieczeń na miesiąc październik. Pozostałe dwa cieszą się jeszcze ciepłym wrześniem. Drugi jednak punkt przeznaczam na rzecz Xperia. Nakładka, optymalizacja systemu zdecydowanie góruje nad pozostałymi smartfonami. Tutaj nie może być innego werdyktu. Drugi punkt wędruje na konto Xperi. Pora jeszcze na dodatkowe punkty i bonusy. E, warto wspomnieć, że Kruger Matz oraz Alcatel Shine posiadają czytnik linii papilarnych i tutaj e, kolejne dwa punkty e, wędrują na ich konta. Niestety Xperia może tylko pomożeć o takim feature. Ze. Warto również wspomnieć, że Live 4 posiada już USB typu C i tutaj też punkcik na e, rzecz e, e, Kruger Matza. Podsumowując, mamy zwycięzcę. Myślę, że wielu z Was podziela to zdanie. Ale jak najbardziej zachęcam Was do komentowania filmu i dawania własnych ocen według mojego standardu. Na pewno będą się różniły. A ja jak zawsze zapraszam Was do komentowania, subskrybowania kanału wideotesty.pl. Wchodźcie na stronę wideotesty.pl. Tam będziecie mogli zobaczyć recenzję, test pisany. No i co, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.